zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Niektóre postacie obrosły nieprawdopodobną legendą i to do tego stopnia, że ciężko czasem rozróżnić, co wydarzyło się naprawdę, a co było jedynie interpretacją wydarzeń przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tak dziś jest chociażby z Vladem Tepeszem, znanym szerzej jako Palownikiem, a jeszcze szerzej jako Drakulą. Jego historię rozpropagował na świecie pisarz Bram Stoker, tworząc swoje dzieło właśnie Drakula, które szturmem podbiło popkulturę. Wielu wierzy, że Palownik pił ludzką krew i w istocie był wampirem. Bez wątpienia był okrutnym wojownikiem, który nie stronił od wyszukanych form mordowania. Ale czy to oznacza, że był nieśmiertelną istotą, która do przeżycia potrzebuje krwi niewinnych ludzi? No niekoniecznie. Wokół postaci, o której dziś wam opowiem, powstało na przełomie lat mnóstwo różnych teorii i nie wszystkie wydają się prawdziwe. Pewne jest to, że żyła, była bogata, wpływowa i ukarano ją za okrutne tortury i zabójstwa młodych kobiet. Ale skala jej zbrodni może być nieco mniejsza niż sądzono. Posłuchajcie opowieści o Elżbiecie Batory, krwawej hrabinie, która według legend kąpała się w krwi niewinnych dziewcząt, by zachować własną młodość. Przypisuje się jej kilkaset zabójstw, niewyobrażalnych tortur, przez które ściany jej zamku miały dosłownie spływać krwią. Jeśli te wszystkie historie byłyby prawdą, pokusiłabym się o stwierdzenie, że Drakulą była tak naprawdę kobieta i była nią Elżbieta Batory. Całą tę historię, którą za chwilę wam przybliżę, musimy traktować z dużą rezerwą i nieustannym znakiem zapytania. Bo większość z tych opowieści pochodzi z relacji świadków, a było ich we wszystkich przesłuchaniach ponad 300. Z kolei te zeznania wielokrotnie wymuszane były torturami. Pewnym jest, że Elżbieta Batory przyszła na świat 7 sierpnia 1560 roku w rodzinnym majątku Nirbator w północno-wschodniej części Węgier. Jej ród był bogaty i wpływowy. Młoda Elżbieta mogła więc liczyć na dostatnie życie w otoczeniu równie wysoko postawionych przyjaciół. Jej matka, Anna, była siostrą Stefana Batorego, który został koronowany na króla Polski. Poślubiła swojego dalekiego kuzyna, Jerzego. W tym czasie związki z krewnymi były w tej rodzinie czymś naturalnym, co według późniejszej opinii mogło skutkować wieloma chorobami, nie tylko natury fizycznej, ale i psychicznej. Młoda Elżbieta wielokrotnie była świadkiem wymyślnych tortur, którymi poddawani byli chłopi. Raz widziała, jak mężczyznę oskarżonego o kradzież zaszyto w brzuchu konia. Naturalnym odruchem każdego z nas byłyby przerażenie, płacz czy próby ratowania tego człowieka. Ale nie w przypadku hrabiny. Ten okrutny widok nawet ją rozbawił. Według niektórych źródeł, jako dziecko cierpiała też na epilepsję. Gdy miała 10 lat, zorganizowano jej zaręczyny z 15-letnim hrabią Ferencem Franciszkiem Nadożdym. Również pochodził z potężnego węgierskiego rodu, więc połączenie tej dwójki nie było zaskoczeniem. Przed ślubem Elżbieta otrzymała doskonałe wykształcenie i wbrew temu, jakie zwyczaje panowały wśród arystokratek, potrafiła biegle czytać i pisać. Znała też łacinę i niemiecki. Była bardzo inteligentna, co później przydało jej się w zarządzaniu rodzinnym majątkiem. Do tego, jeśli wierzyć zapiskom, była też niezwykle atrakcyjna. Na obrazach widzimy szczupłą, elegancką kobietę o jasnej karnacji i chłodnym, spokojnym spojrzeniu. Często przedstawiana była w czerwonych lub bordowych sukniach, które dziś mogą kojarzyć się z jej zamiłowaniem do krwi. Ślub z hrabią Nadażdym zorganizowano 8 maja 1575 roku. Całą uroczystość obserwowało 4,5 tysiąca osób. Całe wesele trwało aż 3 dni, a na sam koniec tej dość długawej zabawy hrabia podarował swojej świeżo poślubionej małżonce zamek w Czejte w Karpatach. Był zbudowany w stylu gotyckim i znajdował się w nieco odosobnionym miejscu pośród skał i wzgórz. To właśnie tam Elżbieta miała dopuścić się całej serii okrutnych zbrodni, za które później przyszło jej zapłacić wolnością.
Po połączeniu tych dwóch silnych rodów małżeństwo stało się niewyobrażalnie bogate. I to do tego stopnia, że para pożyczała pieniądze samemu królowi, który sporo państwowego budżetu przeznaczył na wojnę. Elżbieta swoje pierwsze dziecko urodziła dopiero po 10 latach małżeństwa. W sumie para doczekała się prawdopodobnie 4 dzieci, choć są i źródła, które twierdzą, że było ich 6. A wcześniejsza ciąża nie była możliwa ze względu na stałe wyjazdy męża. Ten z kolei bardzo rozsmakował się w wojnie. Doskonale walczył, zyskał nawet przydomek czarnego rycerza z Węgier. Ale co ważniejsze, uwielbiał widok krwi, odciętych głów i zmasakrowanych ciał. Widział wiele przerażających scen, które nie tylko go nie złamały, ale rozwinęły w nim dodatkowo pragnienie zadawania bólu innym. Po powrocie do domu swoimi doświadczeniami dzielił się z żoną, a ta była idealną uczennicą. Chłonęła wszystkie te historie jak gąbka i w końcu sama zamarzyłaby podobne opowieści wcielać w życie. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Z czasem para zaczęła oddawać się wspólnej pasji, znęcaniu się nad służącymi. Nadażdy pokazywał żonie przeróżne tortury, a według jednej z legend ofiarował jej nawet rękawicę zakończoną szponami, którą mogła wymierzać kary młodym dziewczynom służącym w zamku. Jedna z opowieści głosi też, że pewnego dnia Nadażdy natarł jedną z służących miodem i kazał jej stać na dziedzińcu, przez co do biednej kobiety nieustannie przylatywały owady, zadając bolesne ukąszenia. W tym czasie w towarzystwie hrabiny pojawiła się niejaka Anna Darwulia, uzdrowicielka i położna, która przebywała wcześniej w Wiedniu. Według okolicznych mieszkańców była prawdziwym potworem w ludzkiej skórze. Nazywano ją też czarownicą. Z kolei służba zeznawała później, że pod jej wpływem Elżbieta stała się jeszcze bardziej okrutna i spragniona krwi. Od tamtej pory obie zaczęły znęcać się nad młodymi kobietami ściąganymi do zamku z całej okolicy, które umierały po straszliwych torturach. W końcu nieustannie rosnąca liczba trupów zaczęła niepokoić miejscowych duchownych. Elżbieta co trochę zlecała pochówki, tłumacząc to na różny sposób. Czasem mówiła, że dziewczyny umierały przez choroby, innym razem, że same odebrały sobie życie przez nieodwzajemnioną miłość. Duchowni mieli coraz więcej wątpliwości, ale też pytań, na które hrabina nie chciała dać odpowiedzi. W dodatku prawo stało po jej stronie. W 1514 roku po stłumieniu powstania antyfeudalnego pozbawiono chłopów jakichkolwiek praw. Specjalną ochronę otrzymała za to szlachta. Dlatego jeśli jakikolwiek chłop chciałby stanąć przed sądem przeciwko wysoko postawionej osobie, to nie miał szans, by dowieść sprawiedliwości. Dziewczyny ginęły więc na niespotykaną dotąd skalę, a sama hrabina zdawała się nie przejmować coraz szerzej krążącymi o niej plotkami. Jeden z duchownych miał się nawet podzielić z nią swoimi wątpliwościami. Wasza wysokość nie powinna postępować w ten sposób, ponieważ to obraża naszego pana i spotka nas za to kara, jeśli nie wzniesiemy skargi i nie upomnimy waszej wysokości. Zaś dla potwierdzenia prawdziwości moich słów wystarczy, że dokonamy ekshumacji ciała, a wtedy przekona się pani, że ślady na ciele zmarłej wskażą na sposób, w jaki nastąpiła jej śmierć. Ale hrabina nie zamierzała wykopywać ciała żadnej z zamordowanych w zamku dziewcząt. Zignorowała duchownego, którego musiał później udobruchać jej mąż. Elżbieta nie chciała rezygnować ze swoich makabrycznych zainteresowań. Wręcz przeciwnie. W przyszłości jeszcze bardziej je rozwinęła. Impulsem do pogłębiania tortur stała się śmierć męża hrabiny. Nadażdy zmarł w 1604 roku, prawdopodobnie wskutek choroby. Całkiem niedawno historykom udało się ustalić, że czarny rycerz tuż przed śmiercią był nacierany rtęcią. Ta dosyć niebezpieczna kuracja miała pomóc w starciu z kiłą. Niewykluczone więc, że to właśnie ta choroba doprowadziła do zgonu hrabiego. Choć, co oczywiste, patrząc na reputację Elżbiety, krążyły pogłoski, że to ona przyczyniła się do skrócenia życia męża. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, jak udanym małżeństwem byli.
Trzeba też pamiętać, że wojenne wyprawy hrabiego dawały Elżbiecie całe mnóstwo bogactwa, więc wydaje się wątpliwe, by z własnej woli z tego zrezygnowała. Jakkolwiek demoniczna by nie była, partner był jej niezwykle bliski. Po odejściu męża hrabina zaszyła się w swoim zamku. Zauważono wówczas, że stała się jeszcze bardziej gwałtowna i nieprzewidywalna. Była też pochłonięta codziennymi obowiązkami. To ona musiała zarządzać całym majątkiem, a ten był ogromny. Lawirowanie pośród politycznych zawirowań, spisków i plotek nie było łatwym zadaniem, zwłaszcza dla kobiety w tamtych czasach. Mimo to Elżbieta bardzo dobrze sobie radziła i wiele razy pokazywała, że potrafi być twarda i nieustępliwa. Ale żądza krwi była od niej silniejsza. Z pobliskich wiosek znikało coraz więcej dziewcząt. Ich ciała były później wyrzucane wilkom na pożarcie. Torturom mogła być poddana każda służąca. Wystarczyło, że hrabina dopatrzyła się jakiegoś błędu, a sposoby, w jakie karała młode dziewczyny, były naprawdę przerażające. Jeśli służąca pomyliła się w hafcie, wbijano jej igły w palce, które później odcinano. Kazała też rozbierać się dziewczynom do naga, a następnie biła je, dopóki skóra nie pękła. Razem ze swoimi przyjaciółmi przypalała służące żelazem, a jednej z dziewcząt miała odgryźć również kawałek policzka. Krążyły legendy mówiące o tym, że Elżbieta nie zje i nie wypije niczego, dopóki wcześniej nie zobaczy tortur. Te zakładały też wyrywanie kawałków ciał obcęgami, a nawet kanibalizm. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Jeden z pastorów miał napisać w liście do przyjaciela: co za okrucieństwo wołające o pomstę do nieba. Nie było na ziemi, jak mniemam, okrutniejszego rzeźnika. I tu pojawia się jeszcze jedna legenda, która do dziś jest mocno obecna w ogólnie pojętej przestrzeni. Zgodnie z tymi plotkami, hrabina brała kąpiele we krwi. Miało do nich dojść po tym, jak w trakcie tortur tak mocno biła jedną z dziewczyn, że ta ochlapała jej twarz właśnie krwią. Po jakimś czasie Elżbieta miała zobaczyć, że w miejscach, w których znajdował się ten życiodajny płyn, jej skóra stała się gładsza i jakby młodsza. Wierząc więc w ten naturalny eliksir życia, miała zbierać krew swoich ofiar, a później się w niej kąpać. Ta historia wydaje się mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę zeznania służących. Po pierwsze, nigdy nie wspomnieli o takich kąpielach, a z pewnością, gdyby o nich wiedzieli, ochoczo by opisali wszystko, wiedząc, że to jedynie jeszcze bardziej pogrąża spragnioną krwi panią. Po drugie, wiele razy wspominali, że po torturach krew lała się po podłodze. Gdyby była dla hrabiny cenna, z pewnością nie pozwoliłaby na takie marnotrawstwo. Mimo to legenda, która mówi o kąpielach z dziewiczej krwi, mocno się trzyma i tylko wzmacnia przerażający wizerunek Elżbiety Batory. W 1609 roku zmarła przyjaciółka hrabiny, Darwulia. Okoliczności jej śmierci nie są jasne. Według niektórych źródeł zmarła z przyczyn naturalnych. Inne podają, że popełniła samobójstwa, a jeszcze inne, że została stracona. Jest i taka wersja, zgodnie z którą Darwulia zmarła później, a życie odebrała sobie w obawie przed aresztowaniem. Hrabina więc po raz kolejny straciła towarzysza w swoich potwornych pasjach. Pogrążała się w samotności, opuszczona przez wszystkich bliskich jej ludzi. To jedynie spotęgowało jej okrucieństwo i sadyzm. Problem polegał na tym, że zabiła już tak wiele młodych kobiet, że nie miała za bardzo z kogo wybierać. Pogłoski o tym, co robi w swoim zamku, krążyły po całej okolicy. Dlatego chłopi chowali swoje córki przed okrutnym okiem hrabiny. Nikt nie chciał posłać dziecka na służbę do niej. Żeby zaspokoić swój głód, Elżbieta musiała sięgnąć dalej. Po szlachcianki. Obmyśliła plan, który zakładał, że w swoim zamku otworzy szkołę dla młodych dziewczyn. Dzięki temu rozwiązałaby swoje dwa problemy. Pomniejszający się majątek, którego nie uzupełniały już wojenne łupy, a także pragnienie krwi, które wciąż było niezwykle intensywne. Do sięgnięcia po szlachecką krew namówiła ją jej nowa znajoma, nazywana Wiedźmą z lasu, Erza Majorowa. Zajmowała się szeroko pojętym ziołolecznictwem. Podtrzymywała obsesję hrabiny i stała się jedną z jej najbliższych powierniczek.
Gdy arystokraci przywieźli swoje córki, nie mieli pojęcia, że właśnie przekreślają ich dalsze życie. Elżbieta nie zamierzała być wobec szlachcianek łagodniejsza niż wobec dzieci chłopów. Torturowała je z taką samą pasją. Ale w tym przypadku jej zbrodnie nie mogły zostać zignorowane. O ile niżej urodzonymi nikt się nie przejmował, o tyle arystokracja mogła przysporzyć hrabinie wielu problemów. Zaczęto dopytywać o dziewczęta umieszczone w zamku, ale wtedy Elżbieta opowiedziała absurdalną historię. Stwierdziła, że jedna z podopiecznych była tak zazdrosna o biżuterię innych dziewczyn, że wszystkie je zabiła. Nikt w to nie uwierzył, a przymykający do tej pory oko król Maciej II musiał zacząć działać. W 1610 roku ruszyło gromadzenie dowodów przeciwko hrabinie. Zaangażowano do tego palatyna Jerzego Turza. Co ciekawe, mężczyzna przyjaźnił się z mężem Elżbiety i był przy nim, gdy ten umierał. Zgodził się jednak odegrać istotną rolę w całym śledztwie i dowieść, że hrabina w pełni zasługuje na przydomek Krwawa. Niewykluczone jednak, że cała królewska interwencja miała motywacje głównie polityczne. Zanim zdecydowano o jakichkolwiek działaniach przeciwko Elżbiecie, księciem Siedmiogrodu został Gabor Batory, kuzyn hrabiny. Maciej II bał się, że kobieta go wesprze, gdy ten zdecyduje się zająć węgierski tron i pozbawi Habsburgów korony. Otwarta wojna i zabicie Elżbiety nie wchodziło w grę. Zdecydowano się więc na znacznie bardziej skomplikowany, ale skuteczniejszy plan. Główną postacią był w nim wspomniany Turzo. Zaczął gromadzić informacje na temat Elżbiety, rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami i podsycał negatywne nastroje względem niej. W międzyczasie skontaktował się z jej synem i zięciami, którzy zgodzili się na jej pojmanie pod jednym warunkiem. Miała nigdy nie stanąć przed sądem. Rodzina chciała uniknąć skandalu, który wiązałby się z publicznym procesem. Turzo zgodził się na taki układ i wyruszył do zamku, by aresztować hrabinę. Razem z grupą strażników wszedł do budynku, gdzie spotkali się z przeraźliwymi wrzaskami torturowanych kobiet. Odnaleźli też ciała leżące w różnych częściach zamku. Elżbieta przekonywała, że to nie ona, a jej służący odpowiadają za te makabryczne obrazki, a ona sama nie miała nic wspólnego z torturami i zabójstwami. Jej zapewnienia na nic się zdały. Hrabina została uwięziona w swoim zamku. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Swoje relacje z tego, co działo się w tej ponurej budowli, złożyło łącznie ponad 300 osób. Niemal wszyscy mówili to samo. Wrzaski męczonych dziewczyn roznosiły się po całym zamku, a sama hrabina wielokrotnie przechadzała się w ubrudzonej krwią sukni. Co prawda nikt ze świadków nie widział bezpośrednio tych tortur, ale wszyscy przekonywali, że krew dosłownie spływała po murach. Każdego dnia miało dochodzić nawet do 10 tortur. Osoby, które zostały zatrzymane razem z Elżbietą i podobnie jak one miały odpowiedzieć za te zbrodnie, mówiły, że zginęło około 50 młodych dziewczyn. Zdaniem służby liczba ta dochodziła do ponad 600. Trójkę pomocników Elżbiety skazano na karę śmierci. Dwóm z nich dodatkowo polecono wyrywać palce za pomocą rozżarzonych żelaznych szczypiec. Jeden miał mieć ściętą głowę, a czwartą z oskarżonych skazano na więzienie, ponieważ miała najmniejszy udział w całym tym zbrodniczym procederze. Hrabina nie wstawiła się ze swoimi przyjaciółmi. Wręcz przeciwnie, cały czas ich oskarżała. Jak mówiła, co prawda wiedziała o tym, co robią młodym dziewczynom, ale była zbyt przerażona, by w jakikolwiek sposób na to zareagować. W tym czasie swoje żniwo zbierały też epidemie dżumy i tyfusu. Oznaczało to, że ludzie faktycznie umierali, co Turzo wykorzystał przeciwko Elżbiecie. Przypisał jej wszystkie zgony, polecił nawet, by ciała zakażonych wyrzucono w lesie, co miało być dowodem na ich zbrodnie. Ale hrabina nie zamierzała się do czegokolwiek przyznawać. Do samego końca zapewniała, że jest niewinna. Do procesu nigdy nie doszło. Być może dlatego, że prosili o to bliscy Elżbiety. Inna wersja mówi jednak o tym, że nie chciał tego król, który bał się, że proces niczego nie udowodni, a on nie pozbędzie się niewygodnej arystokratki. Która wersja jest prawdziwa? Ciężko to dziś stwierdzić. Zdecydowano, że Elżbieta pozostanie w swoim zamku.
Nie mogła z niego wychodzić, otrzymywała za to wszystko to, czego potrzebowała do życia. Poza synem i spowiednikiem nikt jej jednak nie odwiedzał. Pisała listy do krewnych, by się za nią wstawili i pomogli jej wyjść na wolność, ale nikt jej nie pomógł. W swoich pismach oskarżała Turzo o spisek przeciwko niej. Ten miał jej wykrzyczeć w twarz: Ty, Elżbieto, jesteś jak dzikie zwierzę. Zostało ci niewiele miesięcy życia. Nie zasługujesz na to, aby oddychać powietrzem tej ziemi, ani widzieć światło pańskie. Znikniesz z tego świata i nigdy się na nim ponownie nie zjawisz. A kiedy pochłonie cię mrok, będziesz miała dość czasu, aby odpokutować swoje bestialskie życie. Życie, ale też śmierć krwawej hrabiny do dziś nie do końca jest jasna. Wiadomo, że zmarła 22 sierpnia 1614 roku w swoim zamku. Tuż przed śmiercią miała śpiewać. Inna z teorii głosi, że do zakończenia jej życia mógł doprowadzić Turzo, który nie znalazł niezbitych dowodów, które potwierdziłyby potworne zbrodnie, które zarzucano Elżbiecie. Jedna z wersji mówi też o tym, że Elżbieta przed śmiercią podzieliła swój majątek na trzy części, przez co poza jej rodziną nikt nie miał prawa do ziem Batorych, a rzekomo właśnie na to miał liczyć król. Ale inna z teorii głosi, że Elżbieta i tak nie miała do nich praw, bo te po śmierci jej męża przeszły na jej 6-letniego wówczas syna. To z kolei miało podważyć wersję, zgodnie z którą oskarżenia pod adresem hrabiny były częścią spisku, w który zamieszany był król. Pewne jest to, że Elżbiecie nigdy niczego nie udowodniono, a wszystkie oskarżenia, które się pojawiły, uformowano na podstawie plotek i relacji osób, które coś tam słyszały. Być może było tak, jak podają niektóre źródła, że Anna Darwulia, z którą hrabina się przyjaźniła, w istocie zajmowała się swoją profesją, czyli leczeniem ludzi. Jeśli wycinała, nacinała, stawiała bolesne bańki i próbowała w jakikolwiek chirurgiczny sposób pomagać innym, to na ciałach pacjentów pozostawały ślady i blizny. To mogło wzbudzić niepokój, przez co narodziły się plotki, że w zamku dopuszcza się tortur. Ale znów, jest to tylko jedna z teorii, której nie można dziś potwierdzić. Po śmierci Elżbiety jej ciało pochowano na cmentarzu. Później jednak zdecydowano się na przeniesienie go do rodzinnej krypty Batorych. Otwarto ją w 1995 roku, ale ciała hrabiny tam nie było. Gdy kobieta zmarła, postanowiono też, że jej imię ma być zakazane. Ale wymazanie jej ze świadomości społeczeństwa okazało się porażką. O Elżbiecie Batory, krwawej hrabinie, słyszał niemal każdy. Od lat pojawia się w popkulturze, na przykład w filmie Krwawa hrabina z 2009 roku. Śpiewał o niej również zespół Venom w swoim utworze Hrabina Batory. Kiedy noc wypełnia powietrze, trzeba zapłacić cenę. Hrabina bierze nocną kąpiel z krwią, która kiedyś dawała życie. Słyszymy w tym kawałku. Elżbieta cieszy się nie mniejszą popularnością od Wlada Palownika, choć większość historii, które o niej słyszymy, to tylko zbiór teorii i opowieści niepotwierdzonych żadnymi dowodami. Jaka naprawdę była hrabina i czy rzeczywiście była krwawa? Tego możemy się już nigdy nie dowiedzieć. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.